Wracamy po kilku latach. To będzie już 31. odsłona zimowej giełdy piosenki. Jest to takie przedsięwzięcie, które jest tak naprawdę stałym elementem w kalendarzu nie tylko opolskim, ale ogólnokrajowym. Więc radość jest wielka, trwają przygotowania. Ruszyliśmy z eliminacjami. Czekamy na zgłoszenia od zespołów, ale także solistów do 17 lutego. Wystarczy przesłać do nas krótki opis swojej twórczości, a także dwa autorskie utwory. Forma zostaje taka sama. Do eliminacji może się zgłosić tak naprawdę każdy. Ale jedynym wymogiem jest, aby przynajmniej jeden członek zespołu, bądź solista, jeśli zgłosi się solista, miał status studenta, czyli po prostu ważna jest ważna legitymacja studencka. Eliminacje będą się odbywać na antenie radiosygnały, będziemy prowadzić audycje i właśnie podczas tych audycji będzie można głosować na poszczególne zespoły, bądź solistów w formie telefonicznej, mailowo lub SMS-owo. Eliminacje będą się odbywać całkowicie w formie zdalnej, natomiast finał odbędzie się 30 marca w Studenckim Centrum Kultury w Opolu. W części finałowej wystąpi 10 artystów, którzy nazbierają największą ilość głosów podczas eliminacji, a jeśli chodzi o nagrody, to będzie to taka możliwość wystąpienia na wielu ważnych festiwalach w Polsce. No i oprócz tego oczywiście promocja twórczości. Pamiętam tutaj na Uniwersytecie Polskim studiowałam prawo, więc mam same dobre wspomnienia z tym miejscem i również tutaj wydarzało się bardzo dużo fajnych muzycznych przedsięwzięć, w których braliśmy udział, właśnie między innymi Zimowa Giełda Piosenki, no i przez nam szczerze, że to na pewno w jakimś stopniu, w bardzo dużym stopniu, spaja wszystkich studentów, tworzy taką muzyczną społeczność uniwersytecką. Jest to naprawdę świetna inicjatywa i myślę, że każdy student, który rozwija się w kierunku muzycznym, ma jakiś swój zespół, a wiem, że jest takich osób bardzo dużo, to powinien skorzystać z tej okazji, aby zgłosić się na taką zimową giełdę piosenki i rzeczywiście przeżyć wspaniałe chwile, dzięki którym na pewno to będzie dla niego nowe muzyczne doświadczenie. Ja myślę, że z takich właśnie typu festiwali, kon konkursów, należy na początku swoje drogi korzystać, bo to w jakiś sposób hartuje, to, to z pewnością, ale też przede wszystkim daje taką wizję na to, jak wiele ludzi jest zdolnych, jak duża jest konkurencja i jak naprawdę trzeba się postarać, aby w tej konkurencji gdzieś tam próbować się powybijać, ale i też myślę, że ta konkurencja świetnie inspiruje. Ja zawsze inspirowałam się swoimi rówieśnikami, osobami, z którymi konkurowałam w różnych, czy to na festiwalach, czy w konkursach. To były dla mnie zawsze osoby, dzięki którym zyskałam jeszcze więcej więc myślę, że pod takim kątem przede wszystkim powinni uczestnicy ten festiwal, konkurs postrzegać, właśnie w takim pozytywnym wydźwięku. Oprócz tego, że jest to przypustka do wielkiego świata muzyki, jest to również szansa na spotkanie się z legendą polskiej piosenki, bo tak jak. Co roku każda edycja polega na tym, że po przeglądzie konkursowym jest koncert gwiazdy. Na razie nie możemy zdradzić, kim ta gwiazda będzie, ale obiecujemy, że będzie to ktoś naprawdę konkretny. Tych, którzy wystąpią w wielkim finale, wyłonią słuchacze. Natomiast jeśli chodzi o już tą dziesiątkę finalistów, oceniać będą Jurorzy oraz przedstawiciele Ośrodków Kultury z całej Polski.